Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj filmik z gry Ghost Recon Future Soldier. Czemu decyduję się w ogóle na robienie takiego filmu jak ten? Bo może ktoś powie, że to jest nudne lub coś ten deseń. Czemu się decyduję na robienie tak długiego gameplayu? Otóż chcę was zachęcić do tej gry. Wiem, że robię troszkę to przypóźno, bo na Move.pl była taka przecena, że za 10 zł można było kupić tego Ghost Recona, co jest ceną śmieszną, oczywiście w wersji digital. Tak jak ja to kupiłem za... Ja go kupiłem za chyba 15 zł, z tego co pamiętam. I jestem w bardzo miłym szoku, bo spodziewałem się, że ta gra jest po prostu słabsza niż sądziłem. A jednak okazała się niesamowicie solidnym tytułem i polecam wszystkim. Ale dlaczego? Dlaczego tak ją polecam i chwalę? Jeśli jesteście fanami Splintercella, no to już możecie ją kupować. Bierę w ciemno, na zasadzie bierę w ciemno. Po prostu daje nam ta gra swobodę na tyle dużą, jeśli chodzi o wykonywanie misji, że możemy robić je po cichu lub głośno. No i wiadomo, że niektóre misje, takie jak ta na przykład, no wiadomo, lepiej je wykonywać po cichu, lub niektóre misje są zabezpieczone, że tak powiem, że nie możemy, jeśli wywołamy, popełnimy błąd i wrogowie nas zauważą, no to kończy się misja automatycznie. No i niestety takich sytuacji musimy po prostu unikać. No a nie wszystkie misje są takie oczywiście. I to jest właśnie fajne, że jednak jest ta swoboda. Jak ktoś nie lubi koniecznie się skradać, to spokojnie może grę też ukończyć w tych misjach, w których nie trzeba się skradać. Głośno, po prostu głośno. Ale okej. Okay. Co jest tak naprawdę jeszcze poza tym całym skradaniem się fajnego? Wszystko wam powiem, wszystko. System osłon jest genialny. Animacje, to zobaczycie w jednym klipie, są idealne. Ubisoft, no wiadomo, słynie z genialnych animacji. To oni stworzyli Assassina, to oni wytyczyli jakby poziom animacji, animowania postaci, bo Assassin był rewolucją. Za chwilę zobaczycie właśnie, jak genialnie są wykonane te animacje. Już widzieliście troszkę. Zobaczcie na przykład tą sytuację. Ktoś mnie tu zobaczył, nawet nie wiedziałem zbytnio kto. Jestem niewidzialny, dlatego że mamy tutaj kombinezon, który daje nam niewidzialność. Jednak to jest na zasadzie odbijania światła. To jest bardzo ciekawe. To nie jest Crysis. Znaczy, to nie jest tak jak w Crysisie. Tutaj odbija się światło. To znaczy, wrogowie, na przykład kiedy jesteśmy pod słońce, stoimy, będą nas widzieć, jeżeli będziemy stać obok nich. To jest właśnie spoko. I kombinezon działa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy poruszamy się wolno, czyli na przykład kucamy, znaczy poruszamy się, no, idziemy na kuckach lub po prostu kucamy. Tak jak widzicie właśnie w tej sytuacji, jestem niewidzialny, no i oczywiście przy strzelaniu ta niewidzialność znika. A za chwilę się znowu uruchamia i tak dalej, i tak dalej. Co zasługuje na plus? Dwie rzeczy. Długość, tą grę przechodziłem 3 miesiące, znaczy nie grałem w nią w ogóle prawie, ale ogólnie jest ona bardzo trudna i jeżeli gracie na najwyższym poziomie, tak jak ja, przejście jej powinno wam zająć bardzo długo. No chyba, że przysiądziecie, wiecie, no to wiadomo, że możecie skończyć w 8-9 godzin, jeżeli byście siedzieli na ostoprzynie, ale mówię, ja grałem w nią od grudnia, tak co jakiś czas. Także no, niesamowicie długa, jak na dzisiejsze czasy. I niesamowicie wymagające jak na dzisiejszy czas, co oczywiście mi się bardzo podoba i to jest definitywna plus. Kolejna rzecz, która mnie szokowała, to różnorodność misji. Myślałem, że na początku misje były dość podobne do siebie, jednak potem, żeby nas nie nudzić, twórcy, no, miksują misje na maksa, że tak powiem. Misje są różnorakie. Ich odmian i możliwości i tak dalej. Nie eskortujemy do tylko VIP-ów, chociaż takich misji jest dużo, ale jest po prostu ich bardzo... te misje są po prostu bardzo ciekawe, tak? Są eskorty VIP-a, tak jak właśnie ta misja na przykład, ale są też po prostu zwykłe misje ofensywne, misje, gdzie nie mogą nas znaleźć, misje, gdzie mamy jakąś tam większą dowolność, czyli albo możemy grać głośno, że tak powiem, albo cicho. No tych misji jest cała masa. I no po prostu, no to się podoba, tak? To się podoba dlatego, że każdy tak narzeka właśnie w tych czasach na to, że misje są, no, sztampowe, każdy przychodzi tak samo, grę w ogóle się przychodzi tak samo, na jedno kopyto tak zwane. A w tym wypadku, no w tym wypadku właśnie tak nie jest, jest dużo ciekawiej, no i oczywiście to się chwali. Poza tym misje są wykonane, tak jak widzicie, no bardzo dokładnie i szczegółowo, co jest po prostu, no, według mnie
zasługuje na bardzo duży plus, no tak jak mówię, na dzisiejszy czas. Teraz przejdźmy do klipu, który w ogóle spowodował u mnie chęć nagrania coś z tego tytułu. Spójrzcie na animację żołnierza. To było całkowicie przypadkowo, kiedy to zauważyłem. Spójrzcie, jak on się wychyla. Okej, widzę, wiem, że widzicie, ale spójrzcie na kąt jakby jego obrotu. Zobaczcie, tu będę to pokazywał właśnie, przynajmniej będę się starał. Widzicie, zobaczcie, jest karabin tutaj, jest on właściwie, celuje on na tamte drzwi i od tego momentu on przechodzi sam automatycznie, jego animacja, tu się trochę zaszamotałem, jego animacja przechodzi sama do osłony i do patrzenia za róg i do celowania. Widzicie, kiedy wracamy, chowa swoją broń, zmienia pozycję oka i wraca aż do drzwi. Oczywiście, jeżeli za długo to pociągnę, to wiadomo, on się odkleja od tej osłony, ale mamy jakby tak, jakby to powiedzieć, 180 stopni obrotu jego, naszej postaci, przy samych drzwiach. Co jest po prostu, no, geniuszem. Jednak dlaczego w ogóle zwracam na to uwagę? O, może ktoś powiedzieć, że o Jezu, animacja, wielki Michalo, nowe gry też mają fajne animacje i się tak nie podniecasz jakoś jak w tej grze. Jasne, że tak, animacja w ogóle teraz stoi na wysokim poziomie, jednak w tej grze, serio, zszokowała mnie, bo jest ona odwzorowana, no, idealnie, tak, idealnie. I ruchy ich są tak jakby, że tak powiem, no, żołnierskie, tak, są w pełni profesjonalne i daje to niesamowitą frajdę, kiedy się poruszamy tak, jak, że tak powiem, żołnierze. I oni się poruszają tak, jak żołnierze. To jest bardzo fajne, nic tutaj nie zgrzyta. Momentami jest ona troszkę zbyt drewniana, jednak ogółem, wybaczcie, jest ona bardzo płynna i daje, no, dużo fanu. Oczywiście, tak jak mówię, to się po prostu chwali i bardzo mi się to podoba. Wszystkie efekty, tutaj gra nie jest na maksymalnym, bo niestety oczywiście moja drewniana karta na to nie pozwala. Ale po prostu chcę wam pokazać kolejna misja, misja snajperska, tak? Kolejna misja, która jest w ogóle oderwana od poprzednich i po prostu pokazuje, jak wiele w tej grze, no, można robić. Bo nie tylko jesteśmy na ziemi i nie tylko strzelamy do jednostek naziemnych, znaczy to są jednostki naziemne, tylko że to są snajperzy. I widzicie, przez trzy urywki filmu jakiegoś tam pokazałem wam trzy różne misje, a tych misji jest dużo więcej. Także to po prostu świadczy o tym, że ta gra jest bardzo taka, no, tak jak już mówiłem, urozmaicona. Ale okej, więc tak, grafika jest w porządku, znaczy w porządku, jest świetna. Animacje są świetne, misje są ciekawe, designy poziomów są bardzo dobre. No więc chyba wydaje się powoli, zaczyna się wydawać wam pewnie, że to jest gra idealna. Otóż nie, oczywiście, że nie, nie ma takiej, chociaż nie, są, a nie będę mówił jaka. Co jest źle zrobione w tej grze? Zdecydowanie źle jest fabuła. Widać, że jest to gra robiona na zasadzie technicznej, to znaczy, że robimy solidną grę technicznie, no a fabułą się troszkę mniej przejmujemy. To jest po części błąd. Oczywiście ta fabuła nie jest tak tragiczna, że się nie da grać w ogóle. Jest po prostu ona bardzo przeciętna i nie przyciąga zbytnio. A potem można powiedzieć nawet, że nudzi. Ale myślę, że na to wszystko, co mamy, plus jeszcze dodam oczywiście kustomizacja karabinów, bo przed wyjściem tego Ghost Recona to było bardzo istotne. Dostajemy niesamowicie solidny produkt, który potem, jeżeli zaczniecie w niego więcej grać i, że tak powiem, odkryjecie te różne misje, bo na początku, jak mówiłem, one są dość podobne, jednak potem się bardzo zmieniają i walczymy potem z jednostkami też niewidzialnymi, tak jak my, ze snajperami, tak jak tutaj widzicie, z magnetowizją, czyli, no, czyli takim jakby prześwietlaniem, takim legalnym WH, to zobaczycie, że tak naprawdę ta gra jest niesamowicie wciągająca i ciekawa i przede wszystkim dopracowana. A ja dziękuję za oglądanie, bo tutaj już się będzie kończył filmik. Titanfall zamówiony, także czekam na wyjście. No i wiadomo, nic nie obiecuję i tak dalej, bo w tygodniu nie mam absolutnie czasu na takie coś. Ale cieszę się bardzo, że wychodzi. Takich filmów, gdzie po prostu przyszedłem jakąś grę i ją oceniam, myślę, będzie więcej. No a tymczasem żegnam się z wami. No i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, już chyba teraz będzie z Call of Duty. Dzięki za oglądanie. Piszcie, czy wam się podobało, czy też nie. No i cześć. Too many hostiles, not enough cover. He's moving out. We gotta get down. Go, go! Hostiles back up! Watch it! Take out the driver! Let's go!